Dzień dobry. Dzisiaj w ramach konkursu Innowacyjny Farmer Roku 2022 zawitaliśmy do województwa warmińsko-mazurskiego, konkretnie do miejscowości Burkat koło Działdowa. To gospodarstwo zostało zgłoszone w kategorii produkcja roślinna. Należy ono do rodziny państwa Pergą. Zarządcą jest pan Łukasz Pergą, który prowadzi produkcję zarówno konwencjonalną, jak i ekologiczną. Rolnik nie boi się nowych wyzwań, nie boi się testowania, sprawdzania. Zresztą zobaczcie sami. Dzień dobry, Łukasz Pergą, wieś Burkat, koło Działdowa, gmina Działdowo, powiat działdowski. Chciałem Państwu przedstawić moje gospodarstwo, które prowadzę wspólnie z rodzicami, bratem i siostrą. Powierzchnia 420 hektarów. W produkcji ekologicznej uprawiamy takie rośliny jak żyto ekologiczne, owiec ekologiczny, gryka oraz łubin. W produkcji konwencjonalnej buraki, rzepak, pszenica, jęczmienie. Gospodarstwo gospodaruje na glebach lekkich, głównie czwarta klasa i piąta, mozaikowate. Dosyć często dotykają nas susze, więc myślę, że będziemy zmieniać troszeczkę technologię produkcji. Będziemy się wpasować, czy bardziej rozwijać technologię bezorkową. Niestety bez spługa nie zrezygnujemy, czy niestety, czy niestety. Jeżeli mam produkcję ekologiczną, to niestety bez spługa nie da rady, żeby ten bank chwastu, który nam się rozwija, musimy go likwidować. A bez chemii likwidujemy go po prostu pługiem. Siejemy coraz więcej poplonów, nawet produkcji ekologicznej, żeby po prostu ta ziemia była jak najbardziej długo zakryta, ograniczać parowanie i wprowadzać jak najwięcej materii organicznej do gleby. W produkcji konwencjonalnej testujemy już od kilku lat siew pasowy, siew bezorkowy, który nam pozwala zaoszczędzić czas. Jakość siewu jest inna i na naszych glebach myślę, że to jest technologia przyszłości. Nowe odmiany testujemy je pod względem odporności na suszę, gdyż nasze gleby są dosyć słabe. Testujemy przynajmniej 2-3 odmiany do 4 w roku różnych roślin, żeby mieć porównanie co do odporności w naszym po prostu mikroklimacie. Nie kierujemy się tylko badaniami, które przewidują odmiany danego województwa, gdyż województwo warmińsko-mazurskie jest dosyć rozległe i mamy gleby od bardzo dobrych do bardzo słabych. Zawsze kierujemy się doświadczeniami swoimi i sąsiadów, które pozwala nam dobrać odmiany odpowiednio do obszaru. A w rolnictwie ekologicznym stawiamy na też odmiany sprawdzone, które funkcjonują przez innych rolników, są sprawdzone i dają sobie radę w naszych warunkach. Pan Łukasz posiada 170 hektarów. Pozostałą częścią zarządza w imieniu rodziny. Bardzo dba o próchnicę w glebie. Systematycznie bada zasobności w składniki pokarmowe. Co drugi rok wapnuje pola, stosuje międzyplony, teraz na ponad 50% powierzchni gospodarstwa. Dba o płodozmian, uprawę prowadzi na części działek tradycyjnie w systemie płużnym, ale też i bezorkowo również w systemie pasowym. Tak wysiewa rzepak i buraka cukrowego. Stawia na nowe odmiany, które sprawdza w gospodarstwie. Szuka przede wszystkim tych odpornych na suszę, ale patrzy też na parametry jakościowe. Dba też o postęp biologiczny. Co drugi rok wykorzystuje na całej powierzchni kwalifikowany materiał siewny. Zawsze stosuje zaprawy nasienne. Testy na powierzchni około 30 hektarów to nie tylko kreacje odmianowe, ale też i nowe środki ochrony roślin i środki mikrobiologiczne. W tym sezonie zastosował nowy preparat zawierający bakterie zasiedlające część nadziemną roślin. Sprawdza też obecnie 3 aplikacje cyfrowe różnych firm, które pozwalają gromadzić i analizować bieżące i historyczne dane dotyczące stanu pól, ale też i roślin. Rolnik korzysta z innowacyjnych rozwiązań technicznych za sprawą bogatego parku maszyn, dzięki czemu oszczędza i dopasowuje precyzyjnie nawożenie i ochronę chemiczną. Jak sam podkreśla, zaczynał od wprowadzenia jazdy równoległej systemem GPS. Jest ona zamontowana w ciągnikach John Deere 6170R i Valtra T174 Versu. Później zakupił rozsiewacz nawozów Rauch Axis 30.2 ze zmiennym dawkowaniem i kontrolą sekcji, korzystający z mapy zasobności gleby. Następna duża inwestycja to opryskiwacz Kuhn Oceanis 6902, posiadający system Multispray, który w połączeniu z mapami aplikacyjnymi steruje głowicami rozpylaczy i dobiera odpowiedni rozpylacz tak, aby zachować prawidłową dawkę. Maszyn jest więcej, np. kombajn klas Tucano 440, ciągnik New Holland T6020, agregat uprawowo-siewny Waderstadt Spirit 400S Next czy pług dłutowy i obrotowy. Nie można zapomnieć, że gospodaruje nie tylko w systemie konwencjonalnym, ale też i ekologicznym.
sumie zarządza 170 hektarami upraw rolniczych certyfikowanych w produkcji ekologicznej. To wszystko z gospodarstwa rodzinnego państwa Pergo. Zapraszamy do śledzenia nas na portalu farmer.pl i w magazynie Farmer. Wyniki konkursu Innowacyjny Farmer poznają Państwo podczas naszej konferencji Narodowe Wezwania w Rolnictwie, która odbędzie się pod koniec października. I z tego miejsca chcę już Państwa na nią serdecznie zaprosić. Do zobaczenia!